Hej wszystkim, tu Julka, witam Was serdecznie na moim kanale i zapraszam na nowy film. Dzisiaj jesteśmy w mojej pralni i zrobimy tutaj troszkę zmian. Osoby, które są ze mną tutaj dłużej, wiedzą, że kiedyś tutaj była mini łazienka, naprawdę taka malutka łazienka, tu był prysznic, tu był zlewozmywak, teraz mamy tutaj pralkę, suszarkę, półeczki już są zrobione, ale tutaj dzieje się naprawdę takie, no nieciekawy rzecz, bo no niestety mamy tutaj ten bolier. Chyba. I bardzo mi brakowało, aby tutaj był mebelek. Udało mi się go dzisiaj zakupić w Lidlu, a więc zaraz sobie złożymy ten mebel i właśnie będzie tutaj taki długi, fajny mebel. Oczywiście on jest wąższy, żeby nie dotykał absolutnie tutaj tego, no wiecie, do ciepłej wody, do ogrzewania. A więc zaraz sobie to wszystko ogarnię. Muszę powiedzieć, że właśnie troszeczkę się tutaj pogubiłam w tej pralni. Mam wrażenie, że jest niby fajna, ale za dużo rzeczy się wala, więc mam nadzieję, że ten mebel pomoże. Kupiłam też fajne kwiatki zielone, żeby tutaj dorzucić. A więc zabieramy się za taką małą organizację i sprzątanie pralni. Pokazuję Wam pralnię przed. Naprawdę dzieje się tutaj zdecydowanie za dużo informacji. Tutaj, of, tragicznie to wygląda. Też tutaj powieszane jakieś kurtki, to wszystko musi stąd wylecieć. I tutaj mamy takie dwie półeczki. Chciałabym właśnie, żeby tutaj były tylko opakowania i żeby te wszystkie produkty właśnie były w meblu. Tutaj też, no, tam powinno być lustro, ale niestety jeszcze go nie kupiłam, więc w tym odcinku pewnie go nie zobaczycie. No, ale tak, tam jest kosz na pranie. Wszystko sobie to dzisiaj ogarnę. Ogarnienie zaczniemy od złożenia tej kolumny. Mi się udało ją kupić w Lidlu za 54 euro, a więc naprawdę bardzo spoko. Niestety było tylko z tymi niebieskimi tutaj końcami. Bardzo chciałam z tymi drewnianymi jadbiebełmi, ale to nic, bo zawsze można to przemalować, a zresztą to jest tak do pralni, a więc nie przeszkadza. Ona ma aż 1,80 m, a więc bardzo się cieszę. No jest oczywiście tutaj wąziutka, żeby weszła idealnie tam i żeby nie przeszkadzała. Mamy dwie takie otwarte półeczki i później tutaj takie wyższe właśnie na produkty i tutaj, no ale w razie półeczkę można dorobić. A więc zabieram się za otworzenie tego, zobaczymy co mi jest potrzebne właśnie, żeby w ogóle to skręcić. I mam nadzieję, że przede wszystkim łatwo się skręca, bo takie rzeczy 1,80 m. Z reguły w jedną osobę ciężko się skręca, ale widzę, że tutaj, wiecie, jest przecięta na pół. Wiecie, to nie ma 1,80 m, a więc mi się wydaje, że jest jedna część i dopiero druga część, a więc zabieram się za to. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly. Sometimes we're crashing down, but we get up and start from the ground. I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down, yeah. The sky is falling down. Even if the sky is falling down, even if the sky is falling down.
kiedy już prawie skończysz składać, jest prawie idealnie i widzisz to. Tego nie powinno tu być. To powinno być po drugiej stronie, ale trudno. To mam się już zakleimy to czymś białym, bo nie rozkręcam absolutnie teraz tego wszystkiego. I nie... Kurde, ale czy ja się nie pomyliłam, czy to nie powinno być na górze? Nie, to jest... Nie, nie może być. Czekać, muszę zobaczyć zdjęcie, bo coś jest nie tak. Ale to nie jest niemożliwe, żeby to było na górze. Dobra, wszystko gra. To jest na górze, a to jest na dole. Tylko, że tutaj nie powinno być tych kropek, ale dali jakieś naklejki, tak w ogóle na te boczne, więc wykorzystam je tutaj i trudno. I tak, to jest na, wiecie, produkty do sprzątania. Nie będę tego rozkręcać, na pewno nie. Days without water along the sun-soaked road. Oui, mais le truc c'est que normalement tu devrais le visser au même moment, on pourra pas ici. Pourquoi? Bah, t'as vu l'écart? On peut même garder les deux. On peut le caler avec, on peut garder les deux. Bien sûr qu'on peut garder les deux. Par contre, faut rien mettre là-dessus. Vraiment. Et là, il y a tellement les tuyaux de gaz qui passent partout et tout, mais moi, je vais même pas le percer là, je vais le percer sur le côté ici. Mais parce que t'as vu? Je m'attendais pas que... Ok, ça bouge, ok, mais là, c'est j'efforce même pas pour le faire tomber. Kolejny dzień w pralni. Mój mąż jest w trakcie przykręcania tutaj takich haczyków, żeby to później po prostu przykręcić do ściany, dlatego że my nie możemy go dosunąć do ściany z tej z tyłu, dlatego tutaj jest ta rura i jest przede wszystkim kontakt, a więc nie można go przykręcić, wiecie, standardowo tutaj, a ten mebel, tak muszę powiedzieć, że troszkę się rusza, w szoku jestem nawet, no i w ogóle bardzo bym się bała, że przewróci się do przodu na kogokolwiek, czy na dziecko, czy na mnie nawet, jak będzie pełen. A więc właśnie mój mąż przygotowuje go, przykręcimy go z boku do ściany i wtedy będzie ok. Kupiliśmy też lustro, które będzie tutaj bardzo, bardzo ładne. Więc jak tylko dzisiaj mi to wszystko powiesi, to ja zabiorę się za ogarnianie właśnie tych półek. Wszystko do mebla, mega się cieszę. A na lustro bardzo spontanicznie zdecydowaliśmy się na takie, moim zdaniem bardzo ładne. Tutaj z taką obróbką drewnianą i ona ma światełko z tyłu. Powiem wam szczerze, że nawet w górnej łazience chciałabym mieć takie lustro. Ale myślę, że tutaj też właśnie w pralni przyda się taki po prostu, wiecie, że przede wszystkim lustro, żeby powiększyć optycznie pomieszczenie. No i też z racji, że jest to okno, które tutaj naprawdę trzeba otworzyć, no to tak za bardzo i tak żadnych szuflad czy żadnej półki nie da się zrobić, bo w każdym momencie, wiecie, jak jest po prostu jakaś półka czy cokolwiek tutaj, a mieliśmy już tutaj, no to nie da się tego okna otworzyć, a fajnie mimo wszystko w tej pralni mieć możliwość otwarcia okna bezpośrednio na, na maksa, cześć kotek. Myślę, że to jest właśnie w pralni, gdzie pralka i suszarka chodzi bardzo ważna, więc będzie po prostu piękne lustro tutaj, takie właśnie duże, prostokątne. Mega się nie mogę doczekać. Kuku, co ty robisz? Chodź, 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 chodź tu, chodź, chodź do domu. Wybrałam się też do Jardilandu i kupiłam kwiaty. Mam tutaj tego fajnego, którego właśnie bardzo chciałabym dać do pralni. Tutaj wzięłam dwa, może one będą gdzieś indziej. Tutaj też włożyłam na razie właśnie takie dwa kwiatki, tylko muszę doniczki zmienić na czarne albo na jakieś inne, bo te nie fajnie wyglądają, ale już tak włożyłam, żeby były. Ale te kwiaty bardzo, bardzo właśnie lubię. One się tak pną, a więc myślę, że do pralni będzie idealnie wyglądał. Może tego też dołożę, żeby tam dodać troszeczkę życia, bo mimo wszystko spędzam tam więcej czasu niż się wydaje na składaniu prania, a więc żeby też było przyjemnie. Witam Was w kolejnym i już ostatnim dniu ze zmianami w naszej pralni. Muszę Wam powiedzieć, że teraz zrobić tutaj ogromny bałagan, ale mebelek z tyłu już jest, jest też nowe lustro, a więc mega, mega się z tego cieszę. Wiem, że tu będzie fajnie, przyjemnie, ale właśnie trzeba wypełnić tutaj cały ten mebel i ogarnąć całe półki. No i tak, zaczynamy. Zacznę od wyniesienia wszystkiego stąd, tutaj na korytarz, bo inaczej to tego nie ogarnę. Muszę naprawdę wszystko stąd wynieść i później wnosić tylko te rzeczy, które są tak naprawdę potrzebne. A więc... Zaczynamy!
ale już Wam pokazuję efekt końcowy, ja jestem zachwycona. Tak naprawdę drobiazgi sprawiły, że jest tutaj bardzo, bardzo przyjemnie. Zacznijmy może w ogóle od mojej pralki i suszarki, bo chyba nigdy o nich nie mówiłam. Jeśli chodzi o moją pralkę i suszarkę, to jest to Electrolux Perfect Care 900 i tutaj Electrolux Perfect Care 600, jeśli chodzi o pralkę. Jestem zachwycona. Moja suszarka ani nie zmniejsza, wiecie, ubrań. Można tutaj nawet suszyć swetry wełniane i ja suszę tutaj moje swetry wełniane. Suszę tutaj jedwab i nigdy z niczym nic się absolutnie nie stało. Ona jest naprawdę fenomenalna. To wiecie, suszenie tutaj ma takie znaczki, że to jest jakby takie ręczne i pranie tak samo. Naprawdę, no, w moją starą pralkę w życiu nie włożyłabym wełnianego swetra, a tutaj nie muszę się o to martwić. Oczywiście z dobrymi produktami jest ok. Dalej mamy tutaj schowany kosz na pranie i tutaj naszym pomysłem jest jeszcze zrobić taką małą półeczkę, dlatego że no tutaj jest takie stracone miejsca i tak wiecie, jak używam kosza, no to go wysuwam. Tutaj mamy taki stołeczek, no bo mam 1,58 m i do wszystkiego potrzebuję, do kuchni, właśnie pralni, wszędzie tak naprawdę. Tutaj mamy kota. Następnie mamy takiego kwiatka, sobie tutaj postawiłam, no i to lustro jest po prostu fenomenalne. Na początku nie byliśmy pewni, czy chcemy tutaj lustro, no bo nie ma tutaj zlewu zmywaka, tak naprawdę nie było już na to miejsca, zobaczcie, nie zmieściłby się nigdy w życiu, ale naprawdę bardzo powiększyło tutaj to pomieszczenie i wydaje mi się, że idealna decyzja i fakt sam właśnie też, że to lusterko jest takie podświetlane, sprawia, że to malutkie pomieszczenie wydaje się naprawdę większe niż jest. Dalej mamy nasze półeczki i właśnie ja chciałam, żeby na tych półkach były tylko i wyłącznie rzeczy do prania, więc ta półeczka to jest taka typowa do prania. Mam tutaj kapsułki, następnie właśnie do prania swetrów i kaszmiru i później taki płyn po prostu, normalny. Następnie mam moje wszystkie chusteczki właśnie do białego i do koloru. Tak na razie tutaj to włożyłam. Używałam naprawdę tego wszystkiego, co mam. Nie kupowaliśmy za dużo, jeśli chodzi o tą pralnię, no tylko właśnie teraz to i ten mebelek z tyłu. Wyżej postawiłam sobie kwiatka, wydaje mi się właśnie fajnie tutaj wygląda, dodaję tak troszkę tutaj naturalności. Tutaj jest takie opakowanie na chusteczki. Położyłam na razie chusteczki, ale można też, nie wiem, ręcznik papierowy potem rzucić. Starałam się właśnie położyć tutaj takie dosyć lekkie rzeczy, bo wcześniej na tych półkach były naprawdę bardzo ciężkie produkty, a nie chciałabym, żeby któregoś z nimi po prostu spadły. Dalej tutaj są moje koszyki na pranie. Ta idea, ja nie wiem, gdzie ja to widziałam, gdzieś to widziałam. Stwierdziłam, że muszę to zrobić w naszym domu i to naprawdę totalnie odmieniło moje układanie prania. Czyli po prostu podpisane koszyczki. Mamy Alexa, mamy Julkę i mamy Lorą. Melissa jest na górze. Kupiłam właśnie 4 identyczne. One sobie tutaj leżą i jak badam pranie, to po prostu każdemu do swojego koszyka wręczam wtedy każdemu taki koszyk i szybciej to wszystko idzie. Tak, Lori? Tak, Rory? Tak? Lecimy dalej i tutaj na górze położyłam taki koszyczek, bo miałam jeden, ale tam na razie nic nie ma, więc zobaczymy, czy on tu zostanie, czy może użyję go do czegoś innego. I następnie tutaj zaczęłam już układać produkty do czyszczenia. Nie mam jakoś tego dużo, ale ja też nie lubię stokować takich rzeczy, tak? Mam do indukcji, on to jest nawet najlepszy produkt do indukcji na świecie, do drewna, do szyb, do kuchni. Tutaj mamy później do czyszczenia zmywarki, do butów, ziawel i soda oczyszczona. Tutaj będzie papier toaletowy, ale jak na razie została nam tylko jedna rolka, ale dobrze, dobrze tutaj będzie, bo chociaż będzie to wszystko widać. Następnie tutaj mam takie zapasy, czyli do toalety zapas, chusteczki tutaj do zmywarki i gąbeczki tutaj na razie sobie tak leżą. Tutaj też nic nie ma. Jak widzicie, naprawdę starałam się użyć wszystkiego tego, co mam. Później jak tam któregoś dnia będę chciała sobie wszystko wymienić, to sobie wymienię, ale na razie nie widzę takiej potrzeby, bo przecież te opakowania też są jak najbardziej ok. Schodzimy tutaj niżej i tutaj mamy wszystko właśnie do mycia podłóg, tutaj jeszcze jeden i tam drugi do kuchni, tutaj do zapachu. Zapas do zmywarki kapsułek, ale takie zamknięte zapasy trzymamy w tym domku, w ogródku. Tam mamy takie duże opakowanie, że jak jest właśnie jakaś promocja, czy coś kupuję więcej, no to tam chowam. Tutaj też do zmywarki i żelazko, parownica. Zobaczę, czy to tak tutaj zostanie, czy będzie mi to wygodne. No ale to są naprawdę takie rzeczy, których bardzo, bardzo rzadko używam, bo to jest na przykład, wiecie, jak dzieci coś
rozleją na dywan, czyli właśnie do mycia dywanów, tutaj do oczyszczenia. No rzadko tego używam i cieszę się, wiecie, już dzieci są duże, więc ja mogę sobie trzymać te produkty tak tutaj, bo jeszcze rok temu w życiu nie użyłabym tak produktów do czyszczenia, a już teraz po prostu moje dzieci są duże i wiedzą, że takie rzeczy się, no wiecie, nie trzyma ani skorzy, by dzieci mogły tego złapać, a więc teraz będzie dużo łatwiej. Na sumie mamy ten mebelek, on tutaj był wcześniej właśnie i nie wiedziałam, czy go zostawiam, ale jednak stwierdziłam, że zostawię, bo no po prostu jest nam tutaj potrzebne, a więc tutaj mam do zmywania podłogi, a tutaj mam do właśnie prania, jak biorę jakieś skarpetki czy jakieś rzeczy, które nie chcę, żeby się pozaciągały, jakiś sweterek czy jedwabną bluzkę, to właśnie w tych woreczkach. Później mamy Rory, tutaj mam jedną właśnie wolną, muszę ją umyć też, ale pomyślałam, że tutaj będę trzymać serwetki do kuchni, bo w kuchni nie mam aż tyle miejsca, a tutaj wszystkie rzeczy do odkurzacza i też tą górę od odkurzacza. A więc tak, myślę, że może jeszcze przyniosłam tutaj jakiś dywanik. Fajnie by wyglądał. A tutaj oczywiście żwirek Rory. Niestety no nie ma gdzie tego żwirku inaczej położyć, a więc na razie jest tutaj. Zobaczymy, czy może, nie wiem, ten kosz na planie poszedłby tutaj, a żwirek tam bym schowała. Tak kiedyś było i wtedy nad tym żwirkiem jakąś półeczkę. To się wszystko zobaczy, ale jak na razie finalnie wygląda tak. Jestem zachwycona, tak naprawdę małe zmiany, a sprawiają, że pomieszczenie jest piękne, czyściutkie. Aż się będzie chciało tu pranie składać. A więc tak, dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że ten filmik Was chociaż troszeczkę złotywał, że czasami małe zmiany mogą naprawdę dać dużo. I widzimy się w następnym. Pa!